Hello! Dzień dobry, albo dobry wieczór bardziej. Witam bardzo serdecznie w F1 2020, ale to jest mod. Aha, F1 2007 mod. Szanowni Państwo, ostatnio jakoś zachciało mi się zagrać z powrotem w F1 22, ale przypomniałem sobie, że nie przepadałem za tą grą, więc w końcu postanowiłem się cofnąć do jakiejś starszej, za którą przepadałem trochę bardziej. I oto jesteśmy. Ale z twistem, plot twistem, bo jedziemy sezon 2007. I parę informacji na start, ok? Bo muszę wyjaśnić parę rzeczy. Pewnie wyjaśnię źle. Ale w razie czego mamy Polaka rodaka, który prawdopodobnie, jeżeli nie będzie na streamie, to może później, ja liczę na to, że się wpierdoli z drzwiami, oknami i wszystko wyjaśni. Mowa oczywiście o Kariksenie, naszym wspaniałym, poczciwym moderze Polska Górą. To jest F1 2007, mod stworzony przez Gekiego, pochodzenia niemieckiego. I co on robi? On dodaje sezon 2007, jak sama nazwa wskazuje. Ale jako, że gry Codemasters nie są za pan brat z modami i z moderami i nie są skonstruowane pod modowanie zbytnio, a w szczególności te nowsze odsłony, podejrzewam, że teraz pod banderą EA będzie jeszcze gorzej, to moderzy mieli naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie, bardzo ciężkie zadanie, więc to nie jest coś na zasadzie na przykład moda do R-Factora, który, wiecie, rzetelnie i w 100% prawdziwie oddawał sezon. Po prostu moderzy mieli cały czas pod górkę, musieli pokonywać te bariery, przeszkody, niektórych niestety nie dało się, więc są pewne braki, ale sam fakt, że można się przejechać tymi bolidami, dźwiękowo to wszystko działa jak należy i logotypy się zgadzają, i bolidy się zgadzają, i kierowcy też się mogą zgadzać, aczkolwiek z tym trzeba się trochę bardziej namęczyć, napocić, chociaż to w sumie nie jest duża męczarnia, to niestety, ale trzeba o tym pamiętać. Dziękuję za taktycznego, panie Raf. Czekam na odtworzenie Kanady 2007. No wiem, już niektórzy mi pisali, jak już wspominałem na poprzednich streamach, że trzeba będzie przebić Kanadę 2.12 w moim wykonaniu i wiernie odwzorować. Jeszcze zobaczymy. Tylko majster, musicie pamiętać o tym, że to jest mod, że to nie jest stworzone przez Codemastersów w pełni profesjonalnie, że wszystko się będzie zgadzało, no bo punktacji na przykład nie szło zmienić. W karierze jest bardzo utrudniony. Oho. What? Kubica Egan za kierownicą bolidu F1? To jest unbelievable. Prosimy poprawić przestery. Czy tak jest gorzej? Czemu zawsze kurwa przy F1 się wszystko pierdoli? Daj się znać. Poprawiłem czy nie poprawiłem? Better? No dobrze. To dobrze, to wstęp był z przesterami, a teraz będzie bez przesterów, a potem będzie w ogóle bez głosu. Więc tak, wyjaśniłem, wytłumaczyłem, więc tak na szybkości jeszcze raz wyjaśnię, to jest modyfikacja, ok? Czyli będą pewne braki w tym wszystkim. I musimy wyjaśnić sobie jeszcze jedną rzecz. Tak, Tygrysek, dzięki za taktycznego. Są przesterale mniejsze, kurwa. A teraz? Tak, pamiętam w ogóle, jak spróbowałem wystartować F1 2020. To tam chyba przez 15 minut się pierdzieliłem z ustawieniami dźwiękowymi. Dalej, czatownicy, napiszcie mi, czy naprawiłem błąd. Problem. A teraz? Halo? Mówię? Jest git czy nie? Jakbyś mi w głowie siedział. Jest git? Dobra. Dobrze, że piszecie takie rzeczy. Ale też czasami lubicie mnie potrolować. Uwaga, muszę trochę okręcić, już nie będę nic grzebał. To nie jest kariera. To są mistrzostwa, zwykłe mistrzostwa. Już wam tłumaczę, dlaczego nie kariera, bo w karierze bardzo ciężko jest zaliczyć programy treningowe
i podejrzewam, że byśmy zrobili dokładnie to samo, co BMW Sauber w 2008, czyli na początku byśmy zaczęli z grubej rury, a potem byśmy spadli i zesrali się. Dlatego nie chciałem tego robić, chciałem, żeby cały sezon był stabilny. Kolejna sprawa, a to powiem w sumie, jak już będziemy jechać, dobra? Dobra, strategia jest, rozpoczynamy wyścig, let's go. Dlaczego nie ma kwalifikacji? Proszę bardzo, nawet logotyp ładnie tutaj przefrunął. Jedziemy okrążenie formujące. Musicie mi jeszcze dać znać na okrążeniu formującym, czy dobrze słychać też bolidy. Teraz, majstry, możecie się podniecać powrotem starych, dobrych dźwięków. Jednak dalej są przestery. Co za zjebana gra. Przysięgam, że przy innych grach oczywiście wszystko jest w porządku. W ogóle nie słychać. Halo, a teraz? Podpiąłem do innego gniazda i zobaczymy. Dobra. Zobaczymy, czy w innym gnieździe jest trochę lepiej, czy nie. Zawsze mogę się jeszcze trochę przyciszyć, nie? Ale... jesteś jakby trochę za głośno. No to poprawię jeszcze to. Co wy na to? Teraz lepiej, czy teraz gorzej? Oczywiście to jest jedyna gra, przy której muszę się pierdolić z ustawieniami dźwięku. Tak fajnie chciałem zacząć streama, oczywiście gówno. Gówno w dupie. Dobrze, nie spodziewamy się deszczu. Dokładnie tak myślałem, że będziecie teraz się zachwycać tym dźwiękiem, bo wracamy do starych, dobrych czasów. To lekki przester czy duży przester? Bo ja nie wystartuję, póki się z tym kurwa nie uporam. Gówno. Wiem, co jest nie tak. Oczywiście, kurwa, jestem debilem. Skończonym. Teraz? Czy teraz mnie, powiedzcie, czy teraz mnie słychać normalnie? I czy faktycznie zaraz się okaże, czy jestem debilem skończonym? Nie powiem wam, nie powiem wam, co zrobiłem. Nie będę się przyznawał. Teraz daj się głośniej, dobra. Jednak jestem, kuźwa, kretyn skończony. Jesus. Dobra, czemu nie ma kwali? Bo boty robią w kwalach czasy na poziomie 1.17 na Australii. Tak jak mówiłem, ten mod ma podgórkę. To nie wszystko będzie działać dobrze. Cieszmy się tym, co mamy. Będziemy jechać sobie po prostu wyścigi i będziemy skazani raczej na startowanie z okolic pozycji 10. Bo przypominam, że to jest F1 2007 mod, a nie F1 2008 mod, gdzie BMW Sauber na początku cisnęło. Dobra, teraz już możemy jechać i się skupić. Robert, lecisz, sezon, zaczynamy od razu już w kwalifikacjach Kubica przed Heidfeldem. Nazwy też nie są pełne, ale grunt, że wiadomo mniej więcej o co. BMW Sauber 2007. Jak teraz, w tym sezonie, który sobie przejedziemy, będziemy gdzieś tam w środku stawki, to zawsze mogę trochę przykręcić poziom botu, żebyśmy walczyli na przykład w przyszłym sezonie o mistrzostwo. Ale zobaczymy. Dobra, focus, majstry, bo zaczynamy ścigańsko w sezonie. Robert Kubica. Driver błyskawica, lights out and away we go. Zaczynamy season. Zaczynamy season na modzie i Coulthard DC fenomenalnie wystartował.
i żeby nie wrąbać mu się w tyłek i się nie uszkodzić, to pozwolę sobie przejechać troszeczkę to bezpieczniej. Obok mnie Felipe Massa, od razu włączam bogate paliwo. Kto powiedział, że ja nie będę tutaj się ścigał z Ferrari na dzień dobry, ale Massa bardzo defensywnie. Co z tego, że defensywnie, skoro ja tu się mogę dalej wciskać. I mamy pozycję, już mamy żółtą flaszkę na dzień dobry. Już wam sprawdzam, co się stało z kamery telewizyjnej, zobaczmy. Nic się nie wydarzyło. Przynajmniej nie tutaj. I cała stawka chyba też jedzie dalej. Myślałem, że coś się z Felipe Massą wydarzyło, ale nie. Let's go. Czemu Vettel? No bo Vettel przecież już był, tak? Uszanowanie, witam bardzo serdecznie. Muszę się bronić, ponieważ Ferrari będzie naciskać, będzie atakować. A i to jest jeszcze to F1, w której możemy zmieniać mieszanki, więc przynajmniej będzie coś do poklikania w trakcie wyścigu. No i tam chyba był atak. Proszę bardzo, mój teammate Heidfeld. Heidfeld zaatakował i wyprzedził Felipe, a więc fatalny start tego zawodnika. Sezon 2007 Majstry. Postaramy się zrobić to, czego nie udało się dokonać Giga Kubicy w tym sezonie, czyli stanąć na podium. Taki jest cel, taki jest plan, bo w 2007 roku Robert Kubica nie stanął na podium ani razu za sterami BMW Sauber. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Nie wiem, dlaczego toro rozsiaki są tak wysoko. Chociaż kurde, Vettel, nie pamiętam, kiedy Bourdais został zastąpiony. Kiedy to nastąpiło, że został zastąpiony, ale on został zastąpiony. Także już zaakceptujmy to, że ścigamy się z Vettelem, a przed nami na piątym miejscu też zajebiście wysoko, trochę dziwne to jest, Vitek Antonio Liuzzi. I jeszcze wyżej mamy, tam z przodu będzie kto, Weber czy DC tak śmignął. DC jest na czwartym miejscu, fenomenalny start Coultharda, naprawdę niesamowite. Wcisnął się na samym początku Robertowi i wyprzedził oba bolidy Toro Rosso i sobie śmiga tam na czwartej pozycji. A, wrócił stary Jeff, dokładnie tak, bo jesteśmy w F1 2020. Trochę więcej na temat moda mogę wam powiedzieć. Niestety jest on płatny. Jest on płatny, moder utrzymuje się tylko i wyłącznie z tego i jest pochłonięty dalszą pracą nad kolejnymi modyfikacjami z innymi sezonami. Ja też nie wiem, czy za bardzo mogę mówić. Link macie w opisie, jakbyście chcieli podejrzeć, co tam się wyprawia. No ale niestety, ostrzegam, że modyfikacja jest płatna. Także jakby ktoś chciał sobie pojeździć w roku 2007. Witam. Ogólnie dostęp do tego moda, bo to można zrobić w taki sposób, że jednorazowo, nie? Bo to miesięcznie pobieram, to jest jak subskrypcja. Nieco ponad dwie dyszki. I ja właśnie chciałem powiedzieć, ale te przestery mnie trochę zbiły z tropu, że... Przypominają mi się stare czasy, kiedy nie bardzo miałem w co pograć, jaką grę odpalić, żeby poczuć się jak kierowca F1, to modyfikowałem sobie R-Faktora pierwszego. Tak samo teraz, no, nie jestem jakoś mega zadowolony z gier F1 od Codemasters, więc trzeba wracać do starych odsłon i je modyfikować sobie. Proces instalacji też nie należy do jakichś najprostszych, bo oprócz tego jest potrzebny osobny program, który modyfikuje nazwy i trzeba ten program odpalać za każdym razem, jak uruchamiasz grę. No także no nie jest kolorowo i trzeba się trochę nagimnastykować, żeby to wszystko działało, żeby to wszystko ruszyło, ale ja jestem usytasy, że udało się odpalić, że się ścigamy i na razie no trzeba było się wziąć do roboty i zaatakować tego Liuzziego i Vettela. Bo nam DC odjeżdża, przecież z Red Bullem to my możemy się pojedynkować w tym sezonie, myślę. Jest DRS! Żartuję, nie ma DRS-u, ale możecie se kliknąć. Możecie se otworzyć. Specjalnie dla was został on w grze, żeby nie nudzić się podczas jazdy, no bo jakby nie patrzeć, w tych wyścigach było dużo mniej gadżetów. I dużo mniej klikania. Ja nie wiem, jeżeli byśmy tutaj utknęli za dwoma bolidami Toro Rosso, to chyba jakaś podcineczka zostanie przez nas zastosowana. I nawet nie wiem, czy Jeff już tego nie widzi z
Sprawdzimy. Za moment tak tylko wyjadę na kawałek prostej. Nie, ty chcesz, żebyśmy później zjeżdżali. Dobra, potwierdzę, ale i tak wydaje mi się, że zjedziemy wcześniej, żeby podciąć dwójeczkę z Toro Rosso. Chyba że Robert się pokusi jakiś szalony atak. Come on, Robert! You can pass, Vettel! Teraz nieźle. Mocno się zbliżyliśmy, ale tutaj raczej nie będzie możliwości zaatakowania. No i sezon też jest bezpośrednio z F1 2020. Także takie wspaniałe tory jak Wietnam, już się nie mogę doczekać, żeby przejechać ten... przejechać po tym wspaniałym obiekcie, który został w Formule 1 niesamowicie mocno wykorzystany. Warto było, warto. Nie ma tankowania. Naprawdę, majstry, wy się cieszcie, że dźwięki się zgadzają i bolidy jako tako się zgadzają i kierowcy się też jako tako zgadzają. Bo gier Codemasters modować w taki sposób nie jest wcale tak łatwo. Powiedziałbym nawet, że jest wyjątkowo trudno. Dobra, musimy coś zrobić, bo ewidentnie utknęliśmy. Ale to są takie czasy, gdzie się utyka. I albo jeżeli nie damy rady zrobić nic na tym okrążeniu, to zjeżdżamy teraz. A jeśli damy radę coś zrobić, to możemy jeszcze pociągnąć ten stint. Kurde, musiałem lekko przehamować, bo Vettel też odpuścił. Ale! Czyżby była próba? Tylko żeby to się nie skończyło jak w 2009! Szeroko, ale mamy go. Dobra, zostaję na torze, bo Liuzzi powinien być łatwiejszy. Bo po alkoholu jest i będzie łatwiejszy do poderwania. Mamy awans. Nie, bo to może najczystszy manewr i też Vettel za dużo miejsca mi nie zostawia po zewnętrznej, ale mamy to. Jest pozycja szósta. W ogóle przesteriasz to jest fajna ksywa. Muszę o niej pomyśleć na przyszłość. Żółta flaszka. Dziękuję za żółtą flaszkę. Upijemy jeszcze bardziej Liuzziego. Ale w sumie to, co odjebałem, to nie moja wina. Bo to zjebizm F1 serii od Codemasters. Seria F1 od Codemasters lubi ci pogrzebać w ustawieniach Windowsa systemowych, mam wrażenie. Bo nie przypominam sobie, żebym ja przestawiał czułość mikrofonu w systemie, w ustawieniach systemowych. A oczywiście po odpaleniu F1 2020 takie rzeczy się dzieją i mój mikrofon został podbity do stówki czułości, gdzie ja raczej mam go na 50. Dobra, Vitek Antonio Liuzzi, come on! No ale powiem wam, że Coulthard sobie wypracował 4 sekundy przewagi. To jest całkiem sporo. Tymczasem sekunda przewagi nad Vettelem. Nie będzie nas nękał w żaden sposób. Ale to nic. Na szczęście teraz DRS-em go bierzemy. A może faktycznie go bierzemy? Jakiś dive? Szalony dive? Nie. Znaczy Kubica wiem, żeby nie hamował, ale to jest chyba jeszcze troszeczkę za daleko. Niemniej, majstry, teraz! Ostro! Ale mamy to! P5! Mało tego, jeszcze troszkę wytrąciłem z równowagi Liuzziego, więc mamy spokój. Teraz będzie P3, ponieważ kierowcy zaczęli nam zjeżdżać. Cześć, witam. Bardzo serdecznie, majstry. W sumie tam ktoś pisał, faktycznie mogłem trochę inaczej zredagować tytuł tego streama. No teraz już zostajemy na torze, na miękkich oponach. Najdłużej jak się da, możemy to przeciągać. Ciężko będzie raczej o
Nie no, podium raczej na pewno odjechało, bo za dużo czasu spędziliśmy za dwoma samochodami Toro Rosso, ale... Skoro Coulthard zjechał, to może gdzieś chłop utknie i to pozwoli nam troszkę podgonić. My jeszcze planowo nie na tym okrążeniu, tylko na ósmym. Dobry, dobry, witam, cześć. Przypominam, że to jest ten zajebisty sezon dla McLarena, nie? To była... W 2007 była ta afera szpiegowska, nie? I cudowna, romantyczna historia pomiędzy Alonso i Hamiltonem. Na której skorzystał nie kto inny jak Kimi. Piękna historia. Still better love story than Twilight. Nie wiem, czy ja cały wyścig przejadę na bogatym paliwie, ale na razie korzystajmy. Robert P1! Robert P1! Przynajmniej na razie. Widzę Webera w boksie. Okej, my będziemy chyba jednym z ostatnich driverów, którzy zjadą. Niestety nie na tankowanie, tylko na zmianę opon. Jest to jakaś propozycja, nawet nie głupia, żeby jechać do okrążenia na przykład 13 albo 14 na miękkim ogumieniu i wymienić na twarde w samej końcówce. Ale trzeba monitorować straty, naszą przewagę nad McLaren i Ferrari to i tak nie jest jakby nasz target. DC to jest nasz target. Tak jakby troszkę byśmy może się oddalali w tym momencie od Coultharda. Ma przed sobą Alonso. Alonso może go troszkę podciągnąć. Pamiętam po dziś dzień, jak to w 2008 w Brazylii Borowczyk nawet mówił, jak tam był strasznie kiepski wyścig dla BMW, w szczególności dla Roberta. Pamiętny finał w Brazylii. Bo tam się toczyły losy o to, kto zajmie trzecie miejsce w generalce, czy Kubica, czy Raikkonen, nie? I Borowczyk powiedział takie zdanie, że może by Hamilton go gdzieś tam pociągnął, bo Hamilton zdublował wtedy Kubicę. No jesteśmy minimalnie szybsi niż Red Bull. O kurde. Tego nie było, tego nie widzieliście. Najechałem lewym kołem na trawę i... Wszystko się rozdupcyło. Ale nawet mimo tego, że ten mod ma swoje braki, choć nie potrafię nie docenić tego, że nawet udało się autorom zmienić... O! Czy to jest problem Hamiltona? Chyba tak! Chyba tak! Traci po sekundę! To jest, uwaga, wszyscy razem, dramat tego kierowcy. Ale może jeszcze odratują. Nie, nie odratują. Umarł. Zgon na miejscu, jedziemy dalej. 16 sekund przewagi nad Kimazem, który wcale nie ma jakiegoś zabójczego tempa. A widzicie, przywołałem rok 2008. Czy Hamilton podholuje tam kogoś? Może i Kubica nie podholował, ale sprawił, że być może chociaż część kierowców tam odpuściła, bo żółta flaszka. Troszkę może stracili. Ja teraz jakoś niespecjalnie, tak trochę niechlujnie przejechałem przez zakręt. Ciekawe jak tam mój teammate. W ogóle w 2007 to jeszcze Heidfeld był przed Kubicą i nawet mu się chyba zdarzył jakiś podium. Robertowi nie. To będzie nasz taki cel poboczny, drugi cel. Pierwszy cel to oczywiście zdobycie podium w tym sezonie, a drugi cel to będzie uwalenie na pizdę Heidfelda. Bo u nas w Polsce była duża nienawiść do Heidfelda. Potem mam wrażenie, że troszeczkę się odnowiła w momencie, kiedy wskoczył za Kubicę do Lotusa.
pięknie zaparkowany. No w takim miejscu powiedziałbym... Może być trochę niebezpiecznie, bo ktoś sobie przypomni, co Sainz albo Gnus Masen zrobili. Zaraz zobaczę stan ogumienia, jak to wygląda. Widzę, że Raikkonen odrobił jakąś sekundę, może trochę ponad. Tak to wygląda. Odjeżdżamy DC. This is good, 19 sekund. Aczkolwiek okrążenie może nie było perfekcyjne. I tak nas zatankowali, zrobili z nas cysternę, że chyba nam wystarczy tego paliwa do samego końca. Czy zjadę do boksu? No taki jest plan. Wolałbym jednak ukończyć wyścig, nie być dyskwalifikowany. Ale tu już jest troszeczkę gorzej ze zwrotnością. A w ogóle podobają wam się te królicze uszy z przodu? No ja uważam, że są całkiem słodkie. Na pewno lepsze to niż penisy z 2.14. DC 19 sekund. Słuchajcie, jeżeli w boksie BMW Sauber są rzetelni mechanicy, a nie mechanicy ze sketchu, kabaretu sketchów męczących bodajże, jakiegoś tam kabaretu, i nie będą się mnie pytać, czy wymienić mi przednie spoila, to jest szansa, że smyrniemy tego DC w tym wyścigu. Dobra. To może na 12 boks. Boks, bo tracimy już. Ej, faktycznie! Dobra, to na 12 boks. Zjeźdź do boksu na tym okrążeniu. Zobaczymy, jak będzie się układać współpraca Jeffa i Kubicy. Dobrze, ze ścięciem. No, nie jedzie się komfortowo. Przestało się jechać komfortowo. 20% zużycia. Chociaż DC 18.7, to chyba to ścięcie zadziałało. No i poprawiliśmy się względem poprzedniego okrążenia w drugim sektorze. Ale teraz się rozegra cała walka. Swoją drogą te wyścigi 25%, one są trochę dłuższe, no bo bolidy są dużo wolniejsze. Może i ładniej brzmią, ale wolniej jadą. Okej, okay, boks. Teraz mechanicy BMW powinni mnie sprankować i wymienić mi przednie skrzydło i królicze uszy. Mogę spojrzeć się na czat, ale jaja. Co tam? Sprawdź dane. Fuck, nie mogę. 2.6. Jak na standardy 2007 roku, to jest zajebiście dobry czas. Zabójczy wręcz. Dobra. Ajajaj. Wydaj... O! Co się stało się? Znowu mamy żółtą flaszkę. DC? DC! Czyżbyśmy już zaliczyli nasz pierwszy cel w pierwszym wyścigu sezonu? Tego nikt się nie spodziewał. Ale dał nam fory, Coulthard. I za nami jest nie kto inny jak Vettel. Nie Kevin, tylko Coulthard. Co wy tam piszecie na górze? Jazda! Z paliwem stoimy dobrze, ale jednak mimo wszystko będę kontrolować raz po raz. To jest właśnie efekt gigakubicy. Coulthard tylko zobaczył go w lusterkach i o, ja się poddaję. No nie ma chuja. Nie dam rady, nie utrzymam go za sobą. Tego nie widzieliście. Ale powiem wam, że Vettel ciśnie w tym Toro Rosso.
Mocny zawodnik. Cholera, my tu możemy mieć wpływ na karierę Vettela, bo jeżeli ja się nie rozdupcę w Kanadzie... Bravissimo. That's a historical podium. Heidfeld 8 sekund z tyłu. Dobrze, tam jego miejsce. Z tyłu! Żeby w ogóle nazwy się zgadzały kierowców, to tak jak wspomniałem, trzeba skorzystać z osobnego programu, który można pobrać na Race Department. Nie Race Department, jak to lubicie pisać, albo na przykład komplikacja zamiast kompilacja. Uwielbiam, uwielbiam. Jest Name Changer i niestety za każdym razem, jak odpala się gierkę, to trzeba... No to jest prawda chwila, żeby to w tle puścić, ale jeżeli tego nie zrobicie, to kierowcy zostają z nazwami z 2020 roku. Komplikacja to może być, nie wiem, przy... po operacji, albo jeszcze gorzej przy. Good day today. To jest departament wyścigowy, halo. Dobra, już sprawdzam paliwo, bo będziemy zaczynać ostatnie okrążenie w Australii. Wystarczy na luzaczku. Vettel jaki będzie w ekstazie. W ogóle całe Toro Rosso, czwarte, piąte. Nie wiem, czemu oni są tacy mocni. Ale są w tym modzie tacy mocni. Musimy się przyzwyczaić, że chyba będziemy na podobnym poziomie w tym sezonie. Dużo widzę reklam. Bridgestone, jak to powiedziała pani z teleturnieju. Bridgestone. Kamienny ten, most. A kamienny most kojarzy się raczej z czymś trwałym. Więc opony też powinny być trwałe. I w naszym bolidzie zadziałały jak należy. Jeszcze nazywały się potenca. Czyli dobrze działały na potencję. Za chwilę będziemy mogli majstry zakrzyknąć. Jeszcze trochę, ostatni sektor. I będzie that's a historical podium, Robert. Ale dobrze, że w Australii, bo w Bahrain, wydaje mi się, będziemy słabsi. Styknie paliwa, na spokojnie. Co prawda skorzystaliśmy na DNF-ach. Ale w pierwszym wyścigu sezonu Robert już osiąga to, czego się nie udało osiągnąć w prawdziwości, w prawdziwym życiu. P3! Robert Kubica. A to jest Giancarlo Fisichella. Jak malowany. Ale muszę powiedzieć, że moderzy sobie poradzili. A to jest taka lekka fantazja, ale grunt, że się stroje zgadzają. I sponsor AMD, tak, Shell. To, że Matis Ferrari już jest Ferrari, to tam zignorujcie. Twarz Roberta nawet nieźle wyszła w tym modzie. Świecący się Raikkonen. To jest chyba Alonso, chociaż bardziej przypomina Massę. I jest Robert! Młodziutki Robert! Z takim lekkim zarostem. Patrzcie, to przecież widać, że to Kubica. Tylko taki... powiedziałbym 15-letni. Strasznie go odmłodzili. O tak, podium pass. O, uwielbiam, tak. Warto było inwestować w te podium pasy do F1. Patrzcie, bo na 27 levelu odblokuje sobie jakiegoś Densa. Okej, oficjalne wyniki. Chyba wam puszczę powtórkę, co? Miałem tak w zwyczaju puszczać powtórki. Rozumiem, że teraz już wszystko jest git, dobrze słychać, dobrze widać, wszystko elegancko. Więc mamy tak, Kimiego, który zaczyna z grubej rury i kroczy
po tytuł mistrzowski. Chciałby to oczywiście powtórzyć także tutaj u nas, w świecie majstrowym. Fernando Alonso na miejscu drugim i Robert Kubica z pozycji siódmej przebił się na pozycję trzecią i staje na podium w pierwszym wyścigu. Fenomenalna robota. Dalej mamy Vettela i Liuziego na miejscu czwartym i piątym. Fenomenalna postawa obu zawodników Toro Rosso. Nick Heidfeldos w BMW awansował na szóste, więc dobry wyścig BMW Sauber na inaugurację sezonu. Potem Racing Point to będzie Renault. Tak, to będzie Renault. Próbuję to rozszyfrować. Tutaj będzie Honda, bo jest Rubens i Jenson Button. W ogóle 2007 to jest chyba ten season, w którym Honda była, miała te barwy bezsponsorowe. No i Haas to będzie Red Bull, który jest w tamtych czasach chyba słynął z tego, że co chwila się rozbijali, nie? Mi się kojarzy, że Coulthard miał non-stop jakieś DNF-iki. No pięknie jest, pięknie jest. Puszczam wam teraz, ja się napiję, puszczam wam powtórki. Let's go. Zobaczymy sobie to z zewnątrz i jak bolidy brzmią też z zewnątrz. I jakie nam wybiorą momenty. Bo wyświetlanie powtórek, chyba. Yeah. I ta muza. Zaraz wracam. No nie mogli sobie darować nawet w F1 2020 na modzie, nie? Nie możemy sobie pooglądać normalnych powtórek. Dobrze, kurwa. Chciałem zobaczyć wyścigi Roberta z pachołkiem, ale nie, popodziwiajmy trochę drzew. Rozumiem, Kariksen, że mogę wgrać jeszcze jakieś addony. A tego nie zrobiłem, albo coś po prostu spierdzieliłem w samych plikach. Aczkolwiek nie chcę już tego ruszać. Niemniej cieszę się, że jesteś, bo... No właśnie. W razie pewnych niedomówień, niedopowiedzeń, albo jakby Kondi oczywiście coś zbombił po drodze, to możesz od razu sprostować. Which is very good. O, to będzie ten manewr. Patrzcie, jak go Robert bierze. I to Vettela! Bo niebezpiecznie! Nawet po trawie lecieliśmy. I on nawet z lock-upem. Za wszelką cenę nie chciał nas przepuścić. No bo gdzie tak Niemiec Polaka? Aż znajdę moją czapkę BMW Sauber. Panie, ja mam nawet obraz. Ja bym sobie przejechał season 2009. Tymi kwadraciakami poleciał z wielkimi przednimi skrzydłami. Ale taki oficjalny season 2009 bym sobie przejechał. Intel. No sorry, ja mam na pokładzie AMD-ka. O, tutaj będziemy widzieli, jak Robert z łatwością radzi sobie z Coulthardem. No, widać, że przepuści po prostu. Przy okazji Vettela, no bo wiedział, co go czeka, świetlana przyszłość i tak dalej. Tak, Petronas, ten Credit Suisse, ten szwedzki kredyt. Nie szwedzki, kurwa, szwajcarski. Kredyt szwajcarski. Dobra. Czyli w rankingu się wygląda to tak. A my przechodzimy do... A jeszcze konstruktorka. Przechodzimy zatem do następnego wyścigu, bo jedziemy pełny season. 22 Grand Prix, czyli więcej niż w realnym sezonie 2007. Dalej. Oj tam, oj tam. Ja na początku, jak pierwszy raz odpaliłem, wy się nie zdziwcie, to może się zdarzyć. Bolida... O. Zapomniałem, że intro też jest. Ło! Wow, jaki straszny pan! Dobra, przełączamy, ponieważ nie chcemy grać w horrory, tylko chcemy grać w wyścigi. I też boję się trochę o copyrighty. Okej. Teraz posłuchajmy. To się oczywiście nic nie będzie zgadzać, ale skupcie się na obrazie, a nie na głosie. Verstappen, Valtteri Bottas and Albon,
Magnussen, Sainz, Grosjean and Sergio Perez, Ricardo, Stroll, Lando Norris, Heikki ma Bottasa twarz. Antonio Giovinazzi and Kimi Raikkonen. Latifi and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. A nie wiem, może byśmy następny season przejechali. Macie jakieś życzenia odnośnie bolidu? Oczywiście możemy zostać w BMW, ale no korci mnie, żeby się karnąć taką Hondą albo właśnie Toyotką. Ogólnie w tym modzie wzięto na warsztat, wydaje mi się, Karixa najwyżej poprawi, model jazdy tymi bolidami. One są, jak to mówią po angielsku, quite handful. Czyli no, trzeba się przyzwyczaić do prowadzenia. Toyotka brzmi legitnie. 2008 uciekamy z BMW. Tylko gdzie byśmy musieli dany uciec? Do jakiego zespołu, żeby gdzie byłoby miejsce? Gdzie byśmy mogli się wślizgnąć? No dobra. Jesteśmy w Bahrajnie. Tak jak mówiłem, kwalifikacji nie jeżdżę, bo trochę jest problem, bo te czasy są symulowane. Te czasy są, jak przyspieszam sesję, to niestety no coś niedobrego się dzieje, bo one są losowe, nie? Algen, dziękuję ci bardzo za taktycznego donata, jesteś gość. Heikki zrobił przeszczep twarzy na Bottasa. A to nie słyszałem tej historii. Wiem tylko, że Kovalainen na pewno w sumie źle wyszedł. Chociaż z drugiej strony zdobył swoje jedyne zwycięstwo w McLarenie, jak przeszedł 2008. Renault? Renault też brzmi dobrze. Wiecie, ING te sprawy... Oj, niestety! Szanowni Państwo, Robert nie miał zbyt dobrych kwalifikacji w Bahrajnie. Za sprawą tego, że najprawdopodobniej Heidfeld sabotował Polaka, ponieważ urodziliśmy się i żyjemy z nienawiścią do Heidfelda, zajął on dopiero 13 miejsce w momencie, kiedy Heidfeld w kwalifikacjach był 8. Czy to po raz kolejny BMW faworyzuje Niemca? Dowiemy się już wkrótce. Rzetelne dziennikarstwo zostanie przeprowadzone przez naszych wspaniałych dziennikarzy majstrowych. Dowiemy się wszystkiego, jednak Robert będzie miał trudne, trudne zadanie, bo będzie startować z pozycji 13. Ma do wyprzedzenia dwa bolidy Renault, ma do wyprzedzenia także Batona w Hondzie i ktoś tam jeszcze się zakręcił. Przede wszystkim, czy uda się doścignąć jego teammate'a Heidfelda? Z pierwszego rzędu wystartują dwie Ferrarki. Tak to wygląda. A, to niego możemy wysłać, żeby przeprowadził śledztwo, macie rację. Ale wracając się na chwilę jeszcze do tego intra 2007, Lift Me Up. Ikoniczne intro, jedno z najlepszych. Tylko powiedzcie mi, majstrze, czy to było oficjalnym intrem, czy to było tylko intro w telewizji, nie wiem, to wtedy było chyba ITV, bo jeszcze nie BBC. W sumie nie tak dawno oglądałem 2007 review. Takie fajne podsumowanie sezonowe, to takie materiały trwały mniej więcej 2 godzinki. Na każdy wyścig poświęcone tam kilkanaście minut na opowiadanie. Dobrze było sobie przypomnieć. A tak, polsatowe. Nie, to nie brzmiało tak. Ale za to mogliście wysłać SMS-a o treści F1 i wygrać tableta, laptopa, smycz, nie wiem co tam jeszcze. I wjechałem Kovalainenowi w tyłek. To jest zagrywka psychologiczna. Postraszyć troszeczkę rywala, jeszcze przed startem wyścigu, żeby wiedział co go czeka. Żeby po prostu od razu mnie puścił. Opcja podmiany plików po prostu. Uwaga, lights out and away we go. Cholera jasna, chyba nie dam rady zatrzymać Barrichello. Ale zostanę chyba na tej wewnętrznej, mimo wszystko. O kurde, tak to nie miało wyglądać. Niestety bardzo słaby początek. Ale może dwóch za jednym zamachem spróbujemy. Robert Kubica zamachowiec. Żeby nie było kontaktu, mam po lewej stronie rywala, oponenta. Tu jest za ciasno, tu jest za grubo. No, Robert się wkurwił. Co mnie tu wjeżdżasz? Jeszcze ja dostaję ostrzeżonko. I znowu dostaję w tyłek. I żółta flaszka.
I wydaje mi się, że trzeba to zobaczyć. Powtórce ktoś już odpadł, ale niestety przeklikałem. Zobaczmy. Czy to był jakiś chądziarz? Ulala! Jakaż bramka! To jest koniec wyścigu dla, no właśnie, Rubensa albo Batona. Zaraz się przekonamy dla kogo. To jest Robert. A to jest... malowanie Hondy. Takie ziemskie malowanie. I chlas! I koło nie ma! Do widzenia Państwu. Jedziemy dalej. To był Batman. VSC! O kurde! Ktoś tam jeszcze chyba zaliczył dzwona i zgona. Dobra, chciałem troszeczkę odpuścić, ale widzicie, że w sumie reszta nie odpuszcza, więc jedziemy w VSC na bogatej mieszance. Panie, no nowoczesna technologia. Jesteśmy w alternatywnej rzeczywistości. Ja ogólnie myślę, że ta grupka jest tutaj do wzięcia, do smyrnięcia. Przede wszystkim zawodnicy Renault. Heidfeld jakoś się nie popisuje zabójczym tempem w początkowej fazie. Nie miał co prawda jeszcze zbyt wielu okazji, ale musi się bronić. Ale się napędziłem. Może jakiś dive? Z daleka? Z kilometra? Nie? Z kim on walczy? Z Liuzzi! A ja muszę uważać, ponieważ Ralf mi siedzi na ogonie. No, tego próbuję mnie po zewnętrznej, ale nie ze mną te numery. Heidfeld na razie się nie popisuje. Teraz atakuje go Kovalainen. Czy to mu się uda? Czy to się powiedzie? Na pewno się trochę chłopy zblokują i to jest oczywiście szansa dla nas. Kovalainen smyrnął Heidfelda. Ja spróbuję smyrnąć kogo? Giancarlo. No i mamy Giancarlo. Następny na celowniku teammate Heidfeld. Ja lubię takie ścigańsko. Podoba mi się ten season. Chcę więcej. Chcę kolejne sezony. Kariksen, róbcie tam. Działajcie. Niech się Geki przede wszystkim nie zniechęca. Okej, tatarka jest zabójcza po wewnętrznej, więc postaram się jej nie dotykać. Troszkę za szeroko Robert. Czemu Codemaster nie wydałoby takiego remastera? No, jakby nie patrzeć, kiedyś... dobrze mówię, EA było odpowiedzialne za F1, nie? EA Sports wydawało odsłony F1 na konsolach. Teraz mają prawa. Mogą robić, co im się żywnie... O kurde. I jeszcze mi się na wewnętrzną wciska! O, ten skubaniec. Dobra, obroniliśmy się, ale to jest ciągle pozycja 11. Punktacja obowiązuje z sezonu 2020, nie 2007. Także wystarczy nam pozycja 10. Ale ja teraz musiałem się troszeczkę bardziej skupić na defensywie. No wiem, easy, ale czy tam lampy w Bahrajnie tak zajebiście świecą jak tu? Zapamiętajcie majstry, co wam powiem teraz, nie? Bo to jest święta prawda, najprawdziwsza prawda, nic innego się nie liczy. Grafika w grach jest najważniejsza. Ja sobie wcale nie żartuję. To nie jest sarkazm, mówię poważnie. Grałem kiedyś taką grę, nazywała się Hotline Miami. Nawet przyjemny gameplay czy coś, ale... te piksele, fuj! Obrzydliwe. Dobra, bo ja tu gadam o ważnych rzeczach i mówię samą prawdę, szczerą prawdę. A tu Heidfeld nie może sobie ponownie poradzić z Liuzzi, więc ja spróbuję poradzić sobie z Heidfeldem. DRS. A słyszeliście, że włodarze Frontier... O kurde, poczekajcie. Zaraz sobie pogadamy, bo tu się dzieje akcja.
Ja się temu na razie biernie poprzyglądam. Oj, szansa na wyprzedzenie poza torem. Jest! Kurde, jednak nie. O fuck, ale jestem w dupsku. Aj, kontakt, co tu się dzieje najlepszego? Nie narzekam w sumie na brak nudy. Znaczy na nudę. Na brak wydarzeń. Ale niestety wyszliśmy na tym najgorzej jak się dało. Bo Giancarlo to wykorzystał. Cholera. Siema, witam, cześć. O czym to ja mówiłem? F1 Manager sprzedał się w sposób niezadowalający. O, żółta flaszka, coś za nami. No nie dadzą mi powiedzieć. Sprawdźmy, co się wydarzyło. Jedzie sobie Robert. Czy wydarzyło się dokładnie to, co się wydarza w F1 22? Codemasters i ich, kurde, sprytne niedostosowanie sztucznej inteligencji w jednym zakręcie przez kilka odsłon. Bo to samo dokładnie się dzieje w F1 22. O kurde, gracz przede mną jedzie. Nie wiem, jak się zachować w tym zakręcie, więc zjadę z toru. O Boże, o kurwa. My tu zjadliśmy, tak. No dobra, ale przynajmniej spokój. Mamy za plecami. No. Czy tym razem dadzą mi dokończyć? F1 Manager sprzedał się w liczbie 600 tysięcy egzemplarzy. I to nie zadowoliło zbytnio twórców gry. Przy czym uwielbiam czytać takie newsy, bo na przykład za flop Battlefielda obwinione zostało Halo Infinite. Że po prostu w tym samym czasie i że Halo po prostu było lepsze. Nie? To było głównym powodem, dlaczego Battlefield się słabo sprzedał. Powodem tego, że F1 Manager się słabo sprzedał, było to, że gracze nie chcą płacić wysokiej ceny za nowe tytuły. I to się dzieje nie tylko przy ich grze, tylko przy innych także. Nie to, że gra się okazała rozczarowaniem, że zabrakło podstawowych funkcji. Oho, a kto tutaj kopci? O, siema. Nie dadzą mi skończyć wątku. No dobra, to Heidfelda żegnamy w takim układzie. Jednostka napędowa się poddała. Carlos Nick Sainz Heidfeld właśnie odpadł z sesji. A więc jesteśmy w punktach! Nie powtórzymy raczej sukcesu z pierwszego wyścigu, ale jesteśmy w punktach. I wracając do F1 Managera, bo mi co chwilę gra przerywa. To było oficjalne stanowisko. A w sumie Manager nie był jakoś zajebiście drogi, jak na dzisiejsze standardy. Mniej niż 200, nawet potem przed sprzedaży można było i po premierze chyba 2 dni można było jeszcze go dorwać w przecenie lekkiej 10%. No ale jak się mówi, że po 2 miesiącach zaprzestaje się wspierania gry i myśli się już o sequelu, no to jaka może być reakcja graczy? Nawet były takie komentarze, i chyba nawet u mnie były takie komentarze, że nawet na wyprzedaży, jak F1 Manager był, to jakoś mimo wszystko nie bardzo była to atrakcyjna oferta. W szczególności, że ostatecznie... Co tych żółtych flag tyle? Co jest? A to za mną tym razem? No nie jestem w stanie porozmawiać o innych rzeczach. Muszę się skupić najwyraźniej na wyścigu, bo dzieje się aż za dużo. Latifi. Kto to może być Latifi? Dowiemy się po wyścigu. A komuś się odpadło. Tymczasem Robert, musisz. Może podcinka majstry na Fisim? Jeżeli nie zjedzie teraz. DRS, dawaj. Co to za gra? F1 2020. Ale na modzie F1 2007. Tak, Robert to jest Baldo Norris.
Szybka informacja odnośnie mojego teammate'a. Także przesyłanie danych na wysokim poziomie. Okej, to my box! Box, speed now! Troszkę zaskoczenie mogą być mechanicy, ale w razie czego zatrąbię. Dawać. 2-7, słabo! Ale też bardzo doceniam właśnie zmianę tych wszystkich strojów. I nie wiem, czy podzielacie moje zdanie. Truly ma penalty. W ogóle Vettel i Kovalainen. Oni już byli w boksach. No dobra, mam nadzieję, że będą się trochę bić o pozycję. To pozwoli nam lekko podgonić. Jak stoimy z paliwem? Bardzo dobrze. Na półmetku 1.44 na plus. Powinno nam wystarczyć do samego końca jazdy, no bogaciej. Nawet z ograniczeniami mi się bardzo podoba taka inicjatywa, że gry Codemasters też są modowane i przede wszystkim, że, żebym teraz nie wykrakał, w miarę stabilnie działają. Tak to do 20 raczej bym nie miał za bardzo po co wracać, jak już to bym się cofał jeszcze trochę bardziej. Trochę mi 17 chodziła po głowie. W ogóle ostatnio był deficyt F1. Ale za sprawą tego moda, za sprawą Gekiego i ekipy i za sprawą też Kariksena z powrotem wróciła chęć do tego, żeby sobie pojeździć wyścigi w właśnie królowej motorsportu. I to jeszcze z czasów, gdy dostarczała ona zajebistych wrażeń audiowizualnych. Taka trochę zapomniana była 17. Dobra, zobaczmy. Aha! Giancarlo! In your face! Mamy go! No to wam powiem, że jest tutaj jakaś minimalna szansa, może na P8. Spróbujemy spiąć dupsko i zaatakować. Ostatnio na streamku, chyba na Forcy, dyskutowaliśmy o tym, że EA może na przykład wymusić na Codemastersach zmianę silnika, bo stwierdzą, że oni są strasznie biedni i nie będą chcieli inwestować w rozwój ich autorskiego silnika, tylko każą im się przesiąść na Frostbite. Coś czuję, że może ich gra będzie ładniejsza, ale będą straszne cyrki. Ja mam tylko zasłyszane informacje od tych wszystkich twitterowych informatorów, że silnik graficzny Frostbite, na nim się bardzo nieprzyjemnie pracuje. Straszna mordęga. Dobra, ktoś jeszcze przed nami zjeżdża. I to był Vitek Antonio Liuzzi. A więc mamy jedną pozycję w bonusie, P9. No widzicie, niby się czaił Kovalainen, ale zabrakło mu troszeczkę pary, żeby zaatakować Vettela. No musi coś zrobić, bo inaczej będzie bardzo ciężko, mamy bardzo zbliżone tempo. Musi być jakaś akcja, nie wiem, zamarkować coś, zaatakować po wewnętrznej, zrównać się gdzieś z Vettelem. Znaczy jeden taki manewr, jeden atak i od razu gwarantuję wam, że my siedzimy im obu na tylnym skrzydle. Chyba, że sam Kovalainen coś spierdzieli, to my prędzej jego zaatakujemy, niż on Vettela. A taka czteroosobowa grupka nam się tutaj utworzyła. Witam, czemu nazwiska takie przycięte? Ogólnie to będzie takie standardowa odpowiedź prawdopodobnie na wszystkie tego typu pytania. Czemu to, czemu tamto, czemu tego brakuje, czemu tamtego nie ma? To jest mod. Bo to mod. To będzie chyba oficjalna, prawidłowa odpowiedź.
jakby to był oficjalny season wydany przez Codemasters czy EA, to wtedy miałbym na przykład pretensje, nie? Czemu męczysz się? O, moje ulubione pytanie. Dawno go nie było, bo dawno nie grałem w F1, nie? Panie, kupiłem pada i na nim aktualnie już chyba trzecia cywilizacja kurzu rozbudowuje swoje królestwo. Dobrze im idzie, bo nawet zaczęło się coś tam ruszać na nim. Ale nie przeszkadzam im. Niech dalej tam pracują, niech dalej rozwijają cywilizację. Widzę, że my tu bardzo mocno się zbliżamy do hej... Dajwujemy? Ach, chuj! Powiedział Robert, po czym zdajwował. Tak powiedział, jego słowa. That's P8. You're now in P8. Czujcie, jak tak przez radio? Dobra, ale mamy to. Spróbujemy zrobić tak samo Vettelowi. To jest nasz mocny punkt na torze w Bahrajnie. Tylko jeszcze muszę się do Vettela troszkę zbliżyć, bo 0,8 to jest trochę za duża strata, żeby dajwować w ten sposób. Ci tam z przodu się oczywiście licytują na najszybsze okrążenia. No ale wiesz, Pogum, nie wiem, czy tam całość dobrze przeczytałem, ale... No oni już mieli widzieć, jak oni po 2 miesiącach myśleli o sequelu, to oni przed premierą tej pierwszej edycji F1 Managera myśleli bardzo mocno o sequelu, nie? Jak odcinać kupony? Jak dodawać później kolejne rzeczy do Managera, żeby pozostał świeży w kolejnych edycjach, w kolejnych odsłonach? Dobra. To okrążenie spędzimy na tym, żeby się do Vettela po prostu zbliżyć. A następne może... No następne może przepuścimy już atak. Chyba, że tutaj Swarf odsluje troszeczkę. Ale nie ma dramatu. Jak się nazywam na Twitchu? Kondiasz? Wiem, szokujące. A propos Twitcha... No, generalnie nie mam czasu, żeby teraz na Twitchu streamować. W lutym. Wolę to oficjalnie powiedzieć. Teraz jestem zbyt pochłonięty DJ-ką i różnymi... A jeszcze w ogóle w styczniu prawdopodobnie szpitalo mnie czeka. Także ta seria tutaj z tego sezonu może być trochę poszarpana, trochę szarpana, ale postaram się, żeby było kilka live'ów zanim będzie ta przerwa. No i co? 30 za Vettelem. Dive do pierwszego zakrętu? Wiecie, co chcę powiedzieć, nie? Ach, chuj! Ty, ładny, czysty manewr. Na padzie bym tak nie zrobił. Pokazać, że ja bym zrobił na padzie? Na padzie by wyglądało to tak. Chciałem wam pokazać model zniszczeń na tym modzie. Na szczęście mam nieograniczoną liczbę powtórek! O, i chciałem wam jeszcze pokazać to przejście. Prawda, że ładne? Oficjalne. To jeszcze stare logo Formuły 1, gdzie myślałem, że ta jedynka to jest ten efekt jakby z tyłu. A nie, że jedynka jest niewidoczna. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Powinno być coraz mniej czego? Coraz mniej feature'ów w grze? No to trochę bym się zdziwił wtedy. Cześć, witam.
ten Vettel, wam powiem, on się tu mnie trzyma. Wjechałem mu na ambicje tym dive'em. Młody, nieopierzony Niemiec, jeszcze nieopierzony Niemiec. No właśnie, nie? W starym logo zawsze myślałem, że jedynka jest na samym końcu w tym logosie, a nie w tym logotypie, a nie że w środku jest niewidoczna. To mi zniszczyło wtedy całkowicie światopogląd. Załamałem się totalnie psychicznie. Myślałem o tym, żeby w ogóle przestać oglądać Formułę 1. Ale jakoś się przemogłem. Więc trzeba było kibicować dalej Australijczykom. I Polakom. No panie, wiadomo, ile rzeczy mi brakuje w ogóle. Tak jest, dziękuję majstrze, jak tam udzielacie odpowiedzi na pytania nurtujące. Ja co prawda powiedziałem to w swój przesterowany sposób na samym początku streama, ale... Śmiało możecie udzielać odpowiedzi, tym bardziej, że wiecie jak to jest F1, no kurde, nie mogę aż tak często spoglądać na czatki. Nie ma kiedy. Przy boksowaniu trochę czasu jest. Jak stoimy z paliwem? Bardzo dobrze. To się chyba majster... Nie był to może najciekawszy wyścig, było parę momentów. Australia mi się podobała bardziej. Ale po tych fatalnych kwalifikacjach Roberta, wydaje mi się, że i tak odratujemy troszeczkę wynik. Co prawda oba Red Bulle przed nami skończą, no tego jeżeli dobrze widzę na minimapce, która też jest zmodyfikowana troszeczkę, Weber naciska Ferrari. O! Dziękuję. O! Mordę! Łapki w górę dla QBS0M3K i kratka 39K. I kratka 39? Gdzie tam jest kratka? Ale okej. Okay. Dziękuję Daniel za taktycznego, sobitego donata, srogiego, by the way. A Kupsonkowi dziękuję za miniatury, które stworzył. Powiem tak, bez miniatur nie byłoby tej serii, więc dużo zawdzięczamy. No dobra. P7 też może być, nie? Szczęśliwa liczba. Myślę, że dzisiaj na streamku może takie właśnie 3 Grand Prix sobie polecimy. No to idzie dosyć szybko mimo wszystko. Jak to powiedział, że ja tu skończę na jednym sezonie. Właśnie fajnie by było sobie poeksplorować też inne bolidy. Kimi wygrywa, again. A powiem szczerze, że nawet chętnie sobie przejadę te Chiny. Też spoko tor, jak najbardziej. Tylko, że mamy też Wietnam. Gdzieś po drodze, ups. Dobra, P7. Oj, Robert kierowcą dnia. Ale fajne są te koszule. Z czarnym kołnierzem. So Anthony, what made the difference out there today? I'd say it was down once again to good consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. Jaka to jest wersja F1? 2020. Według moderów ostatnia, którą warto modować i którą jako tako da się modować. Bo w 21 wycięli klasyki. Leśniący Kimi. Kto był trzeci ostatecznie? Hamilton? Chyba Hamilton. No dobrze, czyli mamy na razie bilans P3 oraz P7. Tak to wygląda.
Who do you pick? It's got to be Lando Norris, hasn't it? Lando Norris, czyli my. tak to wygląda. Takuma Sato blisko punktów. 3 DNF-y. W rankingu prezentuje się... Utrzymujemy trzecie miejsce. Bardzo dobrze. Ciężko będzie mimo wszystko walczyć o... W tytuł? Nie. W pierwszym sezonie raczej się nie uda, majstry. Konstruktorka spadamy, zostajemy srogo wyprzedzeni przez Mercedesa. Boże, McLarena oczywiście. A BMW spada na trzecie. Wszystko ładnie tłumaczę, translatuję. Wyświetlanie powtórek, zobaczymy jakie piękne ujęcia przygotowali nam realizatorzy, a ja zaraz wracam. Halo? Macie sporo racji. Anthony Davidson nie dość, że komentator, to jeszcze driver, albo sobie powinienem powiedzieć odwrotnie, że nie do... No, dobra, macie szczęście, że się przełączyła kamera. Tu się teraz zadzieje. Tygrysek, dziękuję za donata. Ups! Kontakt. Ktoś mnie wołał? Następny ma jakieś pretensje? To był jakiś defense, bo mnie atakowano do pierwszego zakrętu. Ten defense zakończył się sukcesem. No ale Davidson pełen serwis. Macie rację. Wywiady na żywo, tak. A tutaj co się wydarzyło? Nie pamiętam, żebym ja tu przeprowadził jakiś manewr skuteczny. Od razu przejście mamy. Wir walki. W ostatniej chwili zablokowałem Toyotkę z tyłu. O! Robert! Jego charakterystyczny kask. Dive. Z kontaktem. Dobrze, że mu koła nie urwałem. Bo bolidy są bardzo czułe na uszkodzenia. Nawet nie jadę na największych ustawieniach uszkodzeń. Jadę na pełnych, a nie realistycznych. Tutaj będzie kolejny dive Kubicy. No bo tak jechałem, Mad Monkey, jechałem, tak się czaiłem jak szpak na jebanie, a trzeba było w końcu wziąć sprawę w swoje ręce, zaatakować. I zrobiliśmy to na szczęście skutecznie, nie? Bo zazwyczaj u mnie to wyglądało tak w innych seriach wyścigowych, innych karierkach, że robiłem jakiegoś dive'a, to uwaliłem sobie kawałek skrzydła i było pojeżdżone. Dobra, no to jedziemy dalej wobec tego. O Boże Święty, Wietnam jest trzeci, a nie czwarty? Ja nie... O Jezus ma... Nie, ja wychodzę. Cześć! It's a track that combines the bespoke design of a traditional race circuit with the tight, close barriers of a street track that our drivers race on today. 23 corners and a total distance of 3.4 miles. Watch out in particular for overtaking. W ogóle ktoś śledził newsy odnośnie tego toru? Co się z nim dalej działo? No, podpisują kontrakt, budują tor, Wietnam wypierdala pieniądze. Ale fajne manekiny w środku tego samochodu. Wietnam wypierdziela hajs, po czym F1 stwierdziła, że jednak tu nie będziemy jeździć, to był tylko prank.
gnije. No. No tak, tak myślałem, że będzie gnić. Bo kto będzie chciał tym. Kto będzie o to dbał? Wietnam nie jest taki zły, da się jeździć. No, wiesz co, da się, no. Tak naprawdę ja, nieważne, czy bym miał zamknięte oczy, czy otwarte, pojadę podobnie. Ale pojadę. Co? Co jaja robicie, Toro Rosso? Jesteście niepoważni. Czego oni wam dosypali do tego paliwa? A my? O Jezus Maria, no to po punktach, pojeżdżone. Nicholas Latifi and Daniel Kwiat. Gasly and Kimi Raikkonen finishes off the grid. Dzięki, Fairbank. A kukaracza, a pukaracza, idę do sracza, ratatata. Och, to nawet z karabiny zaczął strzelać, to ci dopiero Ferdek. A my startujemy poza pierwszą dziesiątką. To będą jakieś jaja. Dobra, trzeba sobie przypomnieć nitkę toru na okrążeniu formującym. Chyba wiem, jak to zrobię. A może nie będę kombinował, tylko po prostu pojadę Inaczej nie da się tego skomentować. Wiecie, że jestem wielkim fanem toru w Wietnamie. Jakoś, nie wiem czego jestem aż tak negatywnie nastawiony. Arabia Saudyjska też na początku była dosyć ciężka do ogarnięcia, ale pojeździłem parę razy i wiecie, zaskoczyło, zatrybiło, nie? A Wietnam nigdy nie zatrybił. Trochę kamowanie do jedynki. Następny zakręt troszkę zajeżdżają Saudi Arabią, tylko że po prostu tu mamy długi łuk. Ja będę po prostu za kimś jechał cały wyścig i robił dokładnie to, co on. Jak się rozdupcę, to ja się rozdupcę razem z nim. Tu mamy hamowanie. Na pewno kibice na trybunach mają te ładne widoczki. Ale bolidy z sezonu 2007 zrobią tu show dzisiaj. Coś mi się wydaje. Siema! Dobra, potem mamy tutaj długie ścigańsko. Długą, krzywą, prostą. O, jest mixtape Jeffa, tego mi brakowało. No Rain Expected, jego największy hicior. Miliard odtworzeń na Spotify. Ej, uważaj sobie! Hej, Kikovalainen z twarzą Walteriego Bottasa. No, spodziewajcie się, majster, że tu będzie jakaś powtórka time. W zasadzie co jeden zakręt. A tak mówię, jak się kogoś uczepię jak rzep psiego ogona i będę robić dokładnie to co on, to może coś z tego wyścigu wyjdzie. A może jakiś tu szalony dive zrobimy do pierwszego zakrętu. Wyprzedzimy połowę stawki. I potem się bronimy. Potem super defense. Ten sektor też jest tutaj trochę popierdzielony. Ten z kolei tak zajeżdża Miami. Ale tu wszystko jest jakby w gorszej wersji. Początek zajeżdża Saudi Arabią, ale tu jest gorzej. Końcówka zajeżdża Miami, ale tu jest gorzej. Okej, matchball. Masz rację. Dobra, jaką pozycję obstawiacie? Czy może DNF? Dowalę niezłego farfocla w tym wyścigu. Robert dowali w sumie, bo Robertem jedziemy. Uwaga! Jadę! Trzymał się wewnętrznie, tak jak mówiłem, będzie dive. Nie będzie dive'a. Co ty robisz, Kovalainen, Heikki? Będzie, daj! O kurde, Heidfeld też! Wow, spokojnie. Ja muszę to zobaczyć. Co prawda włączyłem powtóreczkę w pełnym skręcie. Ale co tu się wydarzyło najlepszego? Robert tu wachlował, lewo, prawo, tam się coś posypało. Ale kto? Kto został? Ojojoj, tam Williams! George Russell w Williamsie przecież, no tak.
Dobra, czekajcie, namierzę gagatka. Tylko muszę przełączyć kamerę na taką. A może Williamsem? Tylko teraz który oberwał? Może ty? No, ten Williams akurat jedzie. W takim razie ten nie pojedzie. A, przepraszam bardzo, ja muszę znaleźć... Mamy czas. Ja muszę znaleźć gagatka, który postanowił już turknąć. O kurde, to... Ja tu widzę, że kompletnie przegapiony punkt hamowania. Albo po prostu nie patrzył, co się dzieje z przodu, bo był tak skupiony na walce z Toyotą. Takuma? Kamikadze? Ale sobie spoko, że te bolidy są takie czułe. Na różnego rodzaju podrygi i także kontakty. Myślę, że możemy jechać dalej. Tutaj mamy VSC. Tutaj oni się... Oni się na VSC wyprzedzają. Dobrze! I czy słychać, żeby ktoś płakał przez radio? Nie! No to są inne czasy. Też bym mógł atakować w sumie. O, uślizgi. Ty, ale może przez to, że te bolidy są wolniejsze, może jakoś opanuje sytuację. Penalty w ogóle, Heidfeld 5 sekund kary, Weber 5 sekund kary. Słuszna uwaga. Czternaście okrążeń po tym dziadostwie. Dobra, nie przegapiłem punktu. Jest dobrze. Czy ja chcę zaatakować Heidfelda? Nie chcę, ale muszę. Dobrze, Robert! Ciśniemy! Wietnam to mój ulubiony tor! Nienawidzę, kurwa, tego toru. Dobra, jeszcze raz. Tu atak, elegancja. Wyjeżdżamy z zakrętu. Logo, jedziemy dalej. Teraz lepiej. Dobra, jest trochę mniejsza prędkość, więc... Spróbuję ujechać. Nie wiem, czy to nie jest mój debiut w ogóle bez linii pokazującej optymalne tory hamowania. Są pokraczne te zakręty. Nie mogę po prostu. Przepraszam, ten wyścig to będzie prawdopodobnie cały czas marudzenie na tor. Ten fragment mi się podoba. Dosyć prosty. A Toro Rosso już powoli traci swoje pozycje. Ej, bo tu jest... O Jezus Maria, żyje! Ale było blisko nieżycia. Aha, nie ma! Że tak zacytuję polską ikonę. Nie da psa! Zostałem pchnięty, ale lekko. Boże, jak to się w ogóle do boksu zjeżdża? To też, tego też się muszę teraz gdzieś w locie nauczyć. Zerknąć, gdzie jest zjazd. Albo zjechać też za kimś. Po prostu. Tam był zjazd. Okej. Już wiem. W ogóle widzę, że Vitek Antonio Liuzzi ma potężne problemy w tej krętej sekcji. O, ja tu czuję dive!
Mamy to, ale teraz rodzi się potężny problem, ponieważ nie mam kogo naśladować z przodu. Za duża przerwa jest między mną i Raikkonenem. Właśnie będą takie rzeczy się działy, że będę przycinać te zakręty. Minimalnie przegapiony punkt hamowania. Kurde, Raikkonen, zaczekaj. Muszę od kogoś ściągać pracę domową. Wuja nauczy, dobra. Gonię wujaszka. To muszę przyznać, że wyciuśkali trochę Liutziego, skoro on na hardach startował, bo Vettelowi dali już normalnie medy. O fakt, teraz tutaj nie wiem, gdzie jest punkt hamowania. Chyba trochę za szybko. Znowu za szybko. Znowu hamowałem pulsacyjnie, jak pulsacyjnie działają te wszystkie szczoteczki do zębów Oral-B. Dobra. To są proste nasze. Zaraz zobaczę tę new strategy. Chciałbym go opierdzielić Jeffa za zawracanie mi dupy, kiedy ja tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocno się pocę. Dobra, jadę innym torem. Haha, nie ma nic. Dobrze. Co ty mi tu oferujesz? Gówniana jest ta oferta, ale ją niechcący zaakceptowałem. No dobra, trudno. Ja wiem, czemu nie ma nic. Bo ja mam kary włączone, spokojnie. Zresztą sami widzicie, że są. Wydaje mi się, że gra, jakby jej ten rdzeń, nazwijmy to rdzeniem, ona nie ogarnia, że te bolidy są wolniejsze i ona myśli, że ja zwolniłem, ścinając ten zakręt. A tak naprawdę to nie. Stąd takie zachowanie, a nie inne. Dobrze, może się uda rekord okrążenia dzięki temu wykręcić. 100% o to chodzi. W grze się wydaje, że ja odpuściłem. A to jest moje normalne tempo. Co będzie będzie fast lap czy nie? Nie. Nawet ze ścięciem nie dałem rady. McLareny za szybkie. Teraz tego tak nie spierdzielę. Trochę mniej to spierdzielę. Po prostu. Ale jak ładnie sobie na poprzednim okrążeniu wypracowałem kolejne 2 sekundy, znaczy 1,5 sekundy przewagi nad Coulthardem. Jadę normalnie po Bożemu, tak jak Pan Jezus powiedział, to podgania. Chyba najlepiej hamować się zaczyna krawężnik po prawej stronie. To jest taki optymalny punkt w tych bolidach. TKN Orlen. Co z tym paliwem, które ci nalaliśmy, jakieś zawodne chyba? Powinieneś mieć tempo Sir Lewisa. No co ja mogę powiedzieć? Trzeba było mnie naładować hot dogami, a nie paliwem. To jest kwestia kierowcy. Zawsze to jest kwestia kierowcy, a nie bolida.
O kurcze pieczone. Czemu ja się hamuję w ogóle przed wami? Przecież wy wiecie, że jestem okropnie wulgarny. Powinienem powiedzieć... O, w dupę, chuj, kurwa. Przestrzeliłem hamowanie. A ja jakimś kurczem pieczonym wyjeżdżam wam. Przecież wy nie macie 3 lat. No nie lubię tego zakrętu, no. Kto to wymyślał? Tak ładnie może było puścić, że od razu się skręca w lewo i dzida na prostą i można się rozpędzać i atakować. To nie! Wymyślimy jakieś jeszcze wygibasy, zakrętasy, żeby bardziej skomplikować życie, żeby jeszcze zabrać miejsca do wyprzedzania, do atakowania. Ja bym to inaczej zaprojektował. Ja bym to zaprojektował tak, że jest prosta i na końcu jest betonowa ściana. Linia mety jest równo z tą betonową ścianą i po prostu są wyścigi, kto się rozpieprzy pierwszy na tej betonowej ścianie. To byłby ciekawszy wyścig od Wietnamu. Uwaga, testuję wariant hamowania na za szybko. Ile dałem za moda? 20 parę złot ciszy. No nie, wytrzymam! Lekko smrnąłem! Dosłownie pocałunek taki, no, delikatny. Kiedy ja miałem zjechać do boksu? Na 8? Chyba na 8. Tak też zrobię. Nie będzie rekordu. Nie, oczywiście, że nie. Dobra. Teraz robię tutaj profesjonalne jeździectwo. A, udało się. Dobrze. Czy jak chcę, to potrafię. O kurde. No, ja powiem ci, Rafael, pamiętam jak ja pierwszy raz miałem takie swoje przewidywania, że tor w Wietnamie polubię, a z Zandvoortem się nie polubię, a wyszło zupełnie odwrotnie. Takie były rokowania, takie były moje przewidywania przed przejechaniem sezonu pierwszy raz w F1 2020. Ale żebym się pomylił. No ale jeszcze mnie czeka zjazd. W sumie już były chyba 2 albo 3 replaya. Ale blisko było teraz. Myślę, że F1 mogłaby wrzucić taki oficjalny onboard, jak Kubica na milimetry przejeżdża. Jak w Monaczko, słynny onboard z 2010. Carlos, Nick, Sainz, Heifel. Copy that. O, Jezus Maria, znowu blisko. Dobra, to na tym okrążeniu boksujemy. Nie pamiętam dokładnie zjazdu, jak on wygląda. Wiem gdzie. Muszę zobaczyć teraz na nitce. Wygląda na niezbyt skomplikowane. Nikt nie wpadł na jakieś dziwne pomysły z szykanami jak w Baku.
O, w mordę. O, Jesus. No tak krajoznawczo się przejechałem. O, teraz mi dajecie ostrzeżenie. No jednak sędziowie nie śpią, czujni, czujni są. Okej. Teraz box. Gdzie tu jest zjazd? Tutaj. Dobra, jestem, udało się. Mamy to. Nawet zjechał z nami ten DC. Swoją drogą, jak majstry po... Jak tam trzymacie się? Czy wstrząsnęło wami... wstrząsnęła wami śmierć Kena Blocka? Mną mocno. Ponad tydzień nie mogłem się pozbierać i wpadłem w taki binge watch wszystkich jego materiałów, wszystkich jego filmów na tubie. I to z jego kanału oficjalnego, i z Hunigana, i z DC. Moda znajdziesz... Link jest w opisie. Jak z paliwem stoimy? Najgorzej. No nie będą. Travis może to pociągnie, albo córka w przyszłości. Ja mam wrażenie, chłop się cieszył życiem. Cały czas z bananem na ryju, nie? Była pierwsza taka śmierć jakiejś znanej osoby, która tak mocno na mnie wpłynęła. Ostatnią taką śmiercią była śmierć DJ-a o pseudonimie I.O. Nie powiem, że wtedy też uroniłem łzę. Pewnie dla wielu z was to była ten, też Paul Walker często się pojawiał. Dobra. Okej, majstre. C-trap, czyli raport sytuacyjny. Mamy pozycję szóstą, aczkolwiek to i tak już nie powinno się liczyć, bo parę razy skończyłem w bandzie. Wiedziałem, że skończę w bandzie. No ale jedziemy dalej. A tam. Tak, to właśnie... Na pełnym gazie żył, na pełnym gazie umarł na tym skuterze śnieżnym. Kto wie, czy on nie ma przygotowanego jakiegoś takiego ekstremalnego materiału, albo był w trakcie nagrywania jakiegoś materiału z takich przejazdów, bo kiedyś już były, kiedyś się pojawiały u mnie na kanale. Punktacja z 2020, nie z 2007. Bardzo mi się podobało, że gracze oddali hołd Forcy i GTA 5 Kenowi. My oddaliśmy hołd w Dircie 3. Chociaż bardziej nastawiliśmy się na rozpieprzanie tymi samochodami, aniżeli triki w Gymkanie. Ale fajnie było. Chyba powoli czuję bluesa. Nie jest aż tak dramatycznie jak kiedyś. Może ja jednak się za szybko zniechęcałem? Nie chciało mi się uczyć tego Wietnamu? Co nie zmienia faktu, że nitka toru dalej mi się nie podoba. Fetela nie dogonię. Ale być może skończymy wyścig w Wietnamie wyżej.
niż wyścig poprzedni. Ale dobrze, tak jak mówiłem, pierwszy cel został już spełniony. Z drugim celem wydaje mi się też nie będzie problemu, żeby pokonać Heidfelda. Cieszę się, Rabbit. W tamtym momencie każdy był trochę fordziarzem, nie? O, żółta flaszka. Żółta flaszka w sekcji, nazwijmy to, stadionowej. Ktoś tam prosto jedzie. Kto to był Latifi? Czekajcie, bo to będzie... Nie wiem, czy ja na niego wejdę. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, ale to jest gdzieś tu chyba. No, awaria zwykła. Nic takiego szczególnego się nie wydarzyło. Tu trochę zepsułem, bo powtóreczka. Alex Wurz. No te paliwo z Orlenu nie działa, no widzicie, że Hamilton non-stop nabija najszybsze okrążenia. Orlenu mi zatankowali werwy, zalali. Ale no nie dajemy rady sobie po prostu. Czemu mówiłem wcześniej, że to wszystko zależy od kierowcy? Żartowałem, to wszystko zależy od paliwa i bolidu. Chujowy bolid. Pojawia paliwo. Ale zamiksowałem silnikiem. Czy będzie rekra? Wiesz co, no chyba nie. Może być rekreacja w takim sensie, że sobie wychillujemy na Kanadzie. Ale to byśmy musieli zaangażować też bolid Toyoty. Żeby coś tam odpadło. Byśmy musieli zadzwonić do Mikołaja Sokoła, żeby powiedział, tutaj doszło do podbicia jeszcze na torze. Borowczyka, który mówi coś tam o czerwonej latarni Formuły 1. Skąd na to pieniążki weźmiemy? O, musiałem wyprostować kierownicę, w sensie klawiaturę, bo bym znowu zawadził. Strasznie mi nie leży tam ten zakręt. Co to za... O, to jest kwintesencja Formuły 1, Kemot! Jak ty możesz nie znać takiego obiektu? Tyle sezonów przecież w prawdziwej F1. Tak, stojący na poboczu samochód Scotta Speeda. Słynne przyglądamy się. Szło! Ulala! No, panie BMW Zoiber. Zrobiło mi się tam jakoś ciężko. Jakoś tak ciężej w majtach. Fajne są te emotki, nie? Które YouTube niedawno dodał. Chyba niedawno. Stosunkowo niedawno. Ale jeszcze lepsze są nasze. Żyję! To było ciekawe okrążenie. Było słychać przecierkę.
Będzie przecierka, będzie widać na bolidzie. Alonso przyjdzie i będzie machał paluchem. Wtedy jak z Massą. Też się przytarli. I Massa będzie... O, dobra, się rozproszyłem kompletnie. Massa będzie jak zacięta płyta tam powtarzał. Wygrał, a mówi takie rzeczy. Wygrał, a mówi takie rzeczy. Wiem, że P6. Jeszcze poczekajmy, bo DC coraz bliżej. Ze względu na... No, pewne rozproszenie Roberta. Cało, kurde, przyciąganie. Sabotowali mnie. Serio dodali awatara, czy emotkę kozy w momencie, kiedy nie będzie Gołtifiego w stawce? Czy to jest jakaś katastrofa? Ale to mi się podoba. Widać po prostu taką furorę zrobił ten tor w Wietnamie, że tyle ludzi nie kojarzy. To była dobra inwestycja. Tak jak w filmach Miecia, słynny fragment. To są dobrze wydane pieniądze. Dobra, mamy to. P6. Oj, Bobert kierowcą dnia. Kurde, nie wiem, Majstria, mam ochotę... Nie chce mi się kończyć streama, ja bym w sumie przejechał jeszcze jeden wyścig. Ale muszę się zastanowić. Trochę stłumić emocje, odsapnąć po tym Wietnamie, bo to była mordęga. One more? Możemy pojechać jeszcze. One more. Dalej cały sezon jedną noc. Nie. nie, bez przesady. To też nie jest taka gra, którą uwielbię nad życie. Przy której lubię sobie szargać psychikę bez końca, bez przerwy. Przerwy są potrzebne. Pamiętacie czasy papierowych instrukcji do gier? Tam wyraźnie było napisane, czy ktoś się do tego stosował? Niech podniesie kurde rękę na czacie. Czy ktoś się stosował do tego, co było napisane w instrukcji, że na jedną godzinę grania robi się 15 minut przerwy? Że na 15 minut odejść od monitora. Na jakieś tam kurde ćwiczenia, skrętoskłony, albo po prostu wypalić skręta. Ale żeby odsapnąć i odejść. Tak było napisane. Tak było w prawie każdej instrukcji. Kiedyś, papierowej. Chodzi o to, że ja jestem jakiś popierdzielony, że ja instrukcje czytam. Ale ja lubiłem sobie poczytać instrukcje. Ja tak robiłem. Na 15 godzin grania. Oh, fuck. Dobra, aż mi gorąco. Gorący chłop ze mnie. Robert 6. Nick Heidfeld 12. Heidfeldowi ogólnie dobrze idzie. W rankingu wygląda to tak. Spadamy niestety na 5. A w konstruktorce wygląda to tak. Spadamy niestety na 3. Ale to po raz kolejny pokazuje, że spadamy? Że ostatnio chyba spadliśmy. No dobra, mniejsza. Ale McLaren mocno podgonił Ferrari. Potem jesteśmy my i Red Bull, to tutaj jest Toro Rosso. BMW będzie walczyło z Toro Rosso. Ale jaja. To co? Powtóreczki. A ja się napiję w tym czasie. No to Damiano, podziwiam, bo niektóre instrukcje były takie grubsze. Ja na przykład uwielbiałem czytać papierowe instrukcje z gier
do gier z serii Brothers in Arms, bo w tych instrukcjach oprócz instrukcji, jak w grę grać, były też zawarte informacje o twoich podwładnych, o twoich żołnierzach. Mogłeś sobie poczytać, skąd pochodzili, czym się zajmowali, ile mieli lat, jakiej byli orientacji. Nie, tego nie było akurat napisane, ale było trochę informacji na temat żołnierzy. Ale poszedł bokiem! To jest cały Robert. Efektownie i szybko. I tam było... A, dobrze czułem, że mnie ktoś popchnął. Zajebisty sponsor. Win fast. Właśnie, jak ktoś ma pod ręką instrukcję, niech sprawdzi, co mi tam ciekawego piszą, jakie porady. Do czego jeszcze powinniśmy się stosować jako gracze? One się nie unoszą, one to przez ten cień jakby z przodu, przy przednich kołach się wydaje, że one lewitują. Może pokażę jakąś fajną przycierkę, czy to już jest koniec? DC jest blisko za nami, możliwe, że to już jest koniec powtóreczki. Jest. No to walimy dalej! Mi się podoba jazda w sezonie 2007. Orzeźwiające to jest. Bardziej niż te wszystkie napoje tymbarka. Ale całej nocy tu nie przesiedzę. Kończymy. Chciałem te Chiny dzisiaj przejechać, to przejadę te Chiny. Ostatecznie. W Chinach! Robert Kubica! Okej, okay, lift me up, tak? Podnieś mnie, podnieś mnie. Kiedyś to inne, jednak były inne czasy. Wyobrażacie sobie teraz intro z kobietą odzianą tylko w flagę? DC jako agent z... Anthony Davidson, o nie, wąż! Dobra, przewijam. Nie zdziwcie się, jak potem będę musiał powycinać te intro. Ale co chciałem powiedzieć, Robert miał szansę tutaj odnieść swoje zwycięstwo pierwsze. Albo, no, przynajmniej podium. Niestety Heidfeld przyszedł, przestawił dźwignię, odciął zasilanie i boli się zatrzymał. I tyle było, to cała historia. Dobrze zapamiętałem, nie? Tak było. Dobra, wiem, jak wygląda Shanghai. A teraz zobaczmy ustawienie na starcie. Jak Robertowi poszło w kwalifikacjach? Alonso pierwszy, Massa drugi, Hamilton trzeci, Vettel czwarty, oczywiście znowu bardzo wysoko. Kimi piąty, Vitek Antonio Liuzzi szósty. Heidfeld znowu nas pokonał. No, Robert! No dobra, nie ma tragedii. Pierre Gasly and Daniel Kwiat, Latifi and George Russell ends our grid lineup. Coś ten Williams taki troszkę za słaby, nie? Chyba jak na warunki sezonu 2007. No dobrze, no to czas na okrążenie formujące w Shanghai, gdzie wszyscy są high. I co? I Giancarlo będziemy musieli wyprzedzić błyskawicznie, bo on na hardach leci. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. Pewnie, że... Put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. No w sezonie 2008 byśmy się bili może o ten tytuł mistrzowski. Tutaj też moglibyśmy, jakbym mocno przykręcił poziom trudności. Trzeba przemyśleć, trzeba się zastanowić nad tym w kontekście przyszłego sezonu. Czy zostajemy w BMW i próbujemy Robertem wywalczyć tytuł? Czy zmieniamy zespół, jedziemy jakimś innym pociesznym driverem? Na przykład Batonem w Hondzie. Albo Algenem. Nie, Algenem nie jedziemy. Co by było więcej Dnibi? Dnibi! Tak, pani to czyta. Dziękuję ci, Algen, za taktycznego donajciocha. Jesteś gość, szanuję mocno, że mnie wspierasz. I dobrym słowem też. Tam posycikuję trochę więcej. Spokojna, twoja rozczochrana. Nie wiem, jaką masz fryzurę.
Ale jeśli masz włosy, nie jesteś łysy, to ci właśnie ja poczochrałem. Robert do Ferrari. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Jest, może Red Bull? Może Mark Webber? Takim Red Bullu, który jeszcze nie był do końca... No nie był przekokszony. A to było blisko. Szkoda, że nie ma Fuji. Chociaż Webber pewnie się cieszy, że nie ma Fuji. Bo to był season który? Właśnie chyba 2.7. Chyba. Kiepski jest tam w daty. Pavlos jest zajebisty w daty, nasz moderator. Co się Vettel w dupce Webberowi za samochodem bezpieczeństwa na Fuji. Webber też był zażygany na Fuji? Dużo się działo w przypadku Webbera na Fuji. Lift me up, lift me out. A ja na łopa. To się jakoś ten... Kenny Catch Walkies z tego. Michaela Jacksona. Dobra! Let's go! Jak brzmi nasze polskie hasło? Jazda z kurwami! Lights out and away we go! O, o! Ale Webber poszedł! Ale ja jestem Robert Kubica, driver błyskawica i też pójdę. Cholera, nie ma miejsca. Dobra, poszedłem. Webber siódmy, ale to zrobił. A ja utrzymałem po prostu pozycję startową. Ale spokojnie, zdejmuję teraz Heidfelda. Patrzcie, jeszcze go tak sprytnie tu wywiozę. Mamy kolejną pozycję, jesteśmy w punktach. Let's go. Ja żałuję, że właśnie tamte hasło nie przeszło, nie było napisane na naszym autokarze kadrowym. No i źle, za bardzo to odpuściłem. Ale to nic. Teraz mamy dwóch driverów na hardach przed nami. Teraz się przekonamy na prostej, czy BMW jest szybkie na szybkość, czy wolne na szybkość. Powiedziałbym, że jest tak samo jak przy Renault. Ale kto powiedział, że ja nie mogę z kilometra dive'a zrobić? Oj, chyba mnie nie widział. Giancarlo. Grunt, żeby nie było damage'u. Nie no, może nawet troszeczkę szybciej jedzie? Na prostej? Mam plan. Ambitny, kurwa sprytny. Oj, 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 czemu on mnie nie widzi? Halo! Ależ walczą kierowcy. No spokojnie, teraz jestem w lepszej sytuacji. Zdecydowanie lepszej. Mamy pozycję dziewiątą. Let's go! Znowu ta sama historia. BMW w tym sezonie walczy z Toro Rosso. No Heidfeld nie pomaga. Heidfeld oczywiście już został z tyłu. Na razie Coulthard dużo bliżej zaatakowania Lutziego, aniżeli Robert zaatakowania DC. Który tymi występami w Red Bullu troszeczkę sobie podkopał chyba reputację, nie? O, będzie chyba atak. Dobrze, to jest woda na młyn. To jest... This is water on our windmill.
Chyba dobrze powiedziałem. Dobrze, Roberto, i lecisz z koksem. Ależ manewr. Mało tego, jeszcze do pierwszego zakrętu Robert zaatakuje Coulthard'a i zrobi to, kurde, skutecznie. Chociaż jeszcze wraca Coulthard po wewnętrznej. Ale Robert, nie da się tak zrobić. Pięknie! I to było dobre. P7. Mamy kierowców na twardszej mieszance smyrniętych. Teraz pytanie, czy będziemy w stanie nadgonić kierowców na takiej samej mieszance, bo troszkę czasu jednak zeszło na to przebijanie się z powrotem w punkty. Driving with bitches. Dokładnie tak, ja lubię ten taki domyślnie przetłumaczony język angielski, a w szczególności to słynne spolszczenie do San Andreas. Jestem wielkim fanem. To ja, Karol, chłód, chłód. Wielki dym. No dobra, czyli teraz wspaniała para przed nami. Oni chyba się atakują. Nie, jednak nie. Piękna para, Jacek and Barbara. Vettel, Weber przed nami. Ci panowie się kochali w tamtych czasach. Cholera majstry, nie wiem czy tu próbować może jakiegoś dłuższego stintu znowu. A, już inżynier coś proponuje. Już ósme. Ty, nie, ja nie... Ej! Ja z tobą nie rozmawiałem nawet. On mi wziął i potwierdził. Nic nie kliknąłem. On zrozumiał, że ja się zgadzam na cokolwiek. No dobra. Słodki knedle. Nie gówno, bykuj go. Tutaj trochę źle. A tutaj to już w ogóle dramat. Zaraz DC będzie chciał się odgryźć na nas. Zamiast ścigać, to jesteśmy my ścigani. Jak Leslie Nielsen w Ściąganym. Świetny film swoją drogą, bardzo polecam. Co nas pociągiem? To jest po prostu majstersztyk. Tak zwane szczyt kinematografii, nic lepszego nie zobaczycie. A w mordę. No to podganianie to tak średnio idzie na razie, niestety. Nie wiem co tu można zakombinować. DC słynie ze szerokiej szczęki, tak samo myślę Mark Webber ma bardzo fajną, taką fajnie wyprofilowaną szczękę. Bo ja mam teraz nawet śmieszny żart, że na pewno im się bardzo dobrze jadło łami szczęki. Wiecie gdzie były łami szczęki, prawda, czy nie wiecie? Rekord pierwszy, nice. Faktycznie troszkę nawet odrobiliśmy. Pół sekundy. No nie mogę, to na tym zakręcie wszystko zniweczam, psuję. Petka, cieszę się, że dużo osób kojarzy. Ja w sumie nie byłem jakimś takim wielkim fanem Edków, ale zdarzyło mi się, jak to się mówi, urosły we mnie na przestrzeni lat. No to jedna z tamtych kreskówek nigdy we mnie nie urosła. Nawet na przestrzeni lat. I to były bliźniaki. Kram bodajże. Ani mi się kreska nie podobała szczególnie, ani humor.
Siema, cześć Memphis. Ok, sytuacja wygląda tak. Jedziemy szybciej troszeczkę niż Weber i Vettel. Podganiamy, ale Coulthard razem z nami podgania. Więc to za chwilę będzie czteroosobowa grupka walczyła o pozycję. Nie wiem, czy nie zostać jednak trochę dłużej na tych oponach. No, metkach. Bardziej, że znowu rekord w pierwszym sektorze. Jakbym jeszcze to umiał w miarę poskładać w drugim i trzecim, to byłoby elegancko, ale nie potrafię. Tak jest, wrócił. Walczy, jedzie siódmy. Ciekawi mnie w ogóle, jakich sponsorów wtedy Robert wprowadził do BMW Sauber, bo tak patrząc na te logotypy, Robert nie bardziej wygląda na użytkownika AMD niż Intela. Nie wiem. Dobra, we are staying out. We are staying out, Robert. Hajdź. Werwę do BMW. Wiem, że do Renault chyba tego Engina. Czy tam Engina. Kurde, nie wiem jak to wymawiać. Chyba, że wy mi sugerujecie, majstry, że sprzęt elektroniczny u Roberta Kubicy nie jest na prąd, tylko kuźwa na werwę też. Nie zostało mi za dużo Adi. Jeszcze trochę. Znaczy no w połowie jestem. Ale w sumie po wyścigu chętnie, jak coś. Jak pozyskać grę? Wy mi majstry lepiej powiedzcie, czy F1 2020 jest normalnie do kupienia. Chyba jeszcze jest. Ale w każdej chwili EA może zdjąć ze sklepu. A modzik, link jest w opisie tego filmu, tego streama. To jest link do autora, do strony autora tego moda. Niestety mod jest płatny, ale modowiec, moder, utrzymuje się tylko z modowania. Okej, okay. Ciągle zostajemy. Nie jest przed... 20 też zdjęli? To jest niemożliwe. To jest możliwe, ale nie chce mi się wierzyć w to. Bra. Oj, dobrze. Dobrze w sumie, że nie zjechaliśmy teraz, bo byśmy jeszcze Heidfeldowi totalnie wyścig popsuli. Nie żebym jakoś specjalnie przepadał i podejrzewam, że wy też. Aczkolwiek ja wiem, że pewnie znajdą się obrońcy mówiący, że no, nie wiem skąd ta nienawiść do Heidfelda, on nic takiego nie zrobił. No to jest normalne. Kto był teammate'em Roberta, ten raczej nie był specjalnie lubiany. Pamiętacie jak George Russell się nas wystraszył? My jesteśmy jednak groźnym narodem. Niestety pierwszy sektor zbombiłem. Dobra, to zjeżdżamy do alei serwisowej. Oj, żółta flaga. O! Zaraz, kto to? To jest ikonka Mercedesa, czyli McLaren jakiś. Alonso? Ktoś odpadł, generalnie.
Leclerc, a tu Bottas, tam Leclerc, a ostatecznie to Alonso. Dobra, szybka akcja. Complete, go now. Go now. Gdzie my wyjedziemy? Która to będzie pozycja? Nie do mnie to pytanie. Do Gekiego. Tam masz napisane po prawej na dole. F1 2000 mod by Geki. Ty! Po pit stopach jesteśmy na czwartym miejscu. Majstry! Otwieramy szampany! Jesteśmy i przed Vettelem, i przed DC. Zajebista sprawa. Ło! Teraz to już w ogóle zajebista sprawa. To jest szansa w ogóle, żeby o podium powalczyć, jak nas szybko puszczą. Safety car, safety car. Chociaż nie wiem, czy jest sens oszczędzać. Nie ma sensu oszczędzać, bo nam i tak nie będzie problemu z paliwem. Jedziemy na standardzie. No, Robert, ja tutaj upatruję szansę, jakbyś tak jeszcze zdajwował. I potem super defense przed Ferrari. Tak jest, będzie walka o podium. Będą emocje w samej końcówce. No ale też nie możemy lekceważyć Vettela. On jest mocno podkręcony, przekokszony. W tym momencie safety car będzie szybszy niż bolidy. Wiesz co? Chyba na jednym z takich testowych Grand Prix miałem samochód bezpieczeństwa i na szczęście nie było tego problemu. Mogliśmy go dogonić. Zresztą on teraz i tak czeka. Czeka na człowieka. No nie gada, no Heidfelda znowu DNF, co z tym, co się z nim dzieje? Co się tam z tobą dzieje, skąd to zwątpienie? To, że Robert cię miażdży w każdym wyścigu, nie oznacza, że ty będziesz musiał DNF-ować. Co Grand Prix? Tak, to my przegramy tą walkę. Przegramy walkę z Toro Rosso, bo my będziemy tak jeździć. Tylko jeden kierowca będzie punktować. Dobrze. Więc sytuacja wygląda tak. Na pierwszym miejscu jest Felipe Massa. Potem mamy Lewisa w McLarenie, Raikkonena w Ferrari i jest Robert. Jest Roberto. Roberto na hardach. Wszyscy tutaj są na hardach, oczywiście. Kurde, no nie wiem. Sami widzieliście do tej pory w tych wszystkich wyścigach, które przejechaliśmy dzisiaj na streamku, że no McLareny i Ferrari to jednak troszkę inna liga. Ale może byśmy zaryzykowali. I trochę się pobronili. W sumie takiej obronnej, defensywnej jazdy Robert nam jeszcze dzisiaj nie zaprezentował. Dobra, już gonię. Jeszcze jedno okrążenie jedziemy. Bo chyba Super Aguri się trochę guzdrze. Czy co to tam jedzie na końcu? A może właśnie takim McLarenem następny sezon, żeby walczyć o tytuł? O, się w Alonso wcielić. I nie skupiać się aż tak bardzo na rywalizacji z młodziutkim Hamiltonem, tylko nie pozwolić Raikkonenowi zdobyć tytułu. Gdzie dwóch się bije, to jest idealny, to sezon 2007 to jest po prostu, jak ktoś mówi gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, to ja od razu mam przed oczami. O, sezon 2007, tak? O, tak, o to mi chodziło. Jest jeszcze to moje drugie ulubione powiedzonko, że korzysta dentysta.
Hamiltona na Hungaroringu. No dobra, mam nadzieję, że teraz już nas puszczą. Zostały nam 3 pełne okrążenia na walkę. Tak jest. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. Dobra. When the field accelerates, remember, there is no. Nadjeżdża samochód bezpieczeństwa. Safety car in this lap. Bo to jest ostrzeżenie dla ludzi, którzy czekają w alei serwisowej. To wcale nie jest błąd w tłumaczeniu. Po prostu Mailander wjeżdża na pełnej kurwie w boksy i robi Kena Blocha po prostu i to trzeba się chować. Dobra, no jak myślicie, damy radę? Jesteśmy mistrzami pierwszego sektora, Robert jest mistrzem pierwszego sektora. Jeżeli nie spierdzielę tego restartu i utrzymam się bardzo blisko za Kimazem, to może byśmy dali radę gdzieś tam się wcisnąć, może po wewnętrznej, na ślimaczku. To jeszcze nie jest pełna prędkość, czekam, czekam. I chyba trochę to zjebałem. Niestety. Ale Coulthard, przepraszam, Vettel też jakoś niespecjalnie blisko. Oj, wolniutko, wolniutko, Kimas. Dive! Kurde, oni mają odejście strasznie mocne. A-a. Za daleko jestem na dive. Nic z tego. Chociaż... Trzymam się go w miarę. Ah, oh, fuck. No akurat depnął. Tak jakby miał podgląd na moją telemetrię, Felipe. I depnął w momencie, kiedy ja odpuściłem, żeby nie wrąbać się Raikkonenowi w tyłek. No co za pech. Vettel do mnie się zbliża. Toro Rosso szybsze na prostej od BMW. Muszę uważać. Dobra, tam pochałki. Zaraz naprawiam i tak. No i co, standardowo w pierwszym sektorze znowu dobrze. Jak oni się nawzajem nie zaatakują, to już jest mustard after dinner. O kurde, to niezłe tam meczycho, ale Kupson chyba nie będzie zadowolony z tego wyniku. Chodzi po ptakach, tak, after the birds. To będzie Wise, Paul, After Shame. To szkoda, to można też podczepić pod jakiś na przykład damage czy coś.
kolej na ciebie. Niektórzy może kojarzą Energika, jego wstęp do jednego z krapów, gdzie właśnie dosłownie tłumaczył te angielskie zwroty na język polski, czy tam odwrotnie. Polskie na język angielski dosłownie. Na przykład umieraj, Ken Paradise. Umie, Ken, Raj Paradise. Skończysz w śmieciarce. You will end in Arex garbage. No, jak ktoś się spodziewał jakichś fajerwerków po restarcie, po zjeździe samochodu bezpieczeństwa, to chyba będzie rozczarowany. Ja trochę jestem, bo no, jesteśmy szybsi niż Vettel i DC z tyłu, ale no, ta trójka jest też szybsza od nas. Mało tego, oni też jakoś bez fajerwerków. Mało efektownie. Nikt nikogo nie atakuje. Chyba Massa to wygra. Tak, wygra. To w sumie ostatnie okrążenie. P4! O, jest taki lag. Ale mamy P4. Czyli podsumowując nasze dzisiejsze występy. P3, P7, P6 i P4. Nie jest źle, dokładnie. Tak bym chyba powiedział, tak bym to określił. Dobra dyspozycja, dobra forma. Jak porównamy sobie z Heidfeldem, to w ogóle jest deklasacja. A szybki wywiadzik z Davidsonem po wyścigu? Croft już tam do niego podlatuje, jak on jeszcze nie zjechał do alei serwisowej z mikrofonem. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. A, on ma przyjemny głos. Dobrze rapuje, Jeff. To co, no zaraz jeszcze powtóreczka, aczkolwiek wyścig... Który był najciekawszy wyścig dzisiaj? Według was? Nie mówcie, że Wietnam. Wietnam był tylko ciekawy przez to, że się rozbijałem. Chyba Australia mimo wszystko. Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Well, my driver of the day has to be Charles Leclerc. He was unstoppable out of the Felipe Massa. The competition with ease. All respect to the fans' choice, they fully deserve it. But I just feel that my pick had a little more on their plate, so their ability to keep a cool head and come through for such a strong finish made the difference, at least in my opinion. Dobra. Penalty! Davidson! Za potrącenie Croftiego, który wtargnął na tor, żeby przeprowadzić z nim wywiad. Na bank tak było. Rankingos wygląda tak. Niestety piąte. No ale widzicie, jak to się układa. Wydaje mi się, że my o te piąte będziemy walczyć w tym sezonie. To jest tak chyba nasz najwyższy możliwy pułap do osiągnięcia. Ewentualnie z Vettelem. Vettel to nasze największe zagrożenie w Toro Rosso. No, Heidfeld by się przydał z większą liczbą punktów, bo na razie mi to trochę przypomina Norrisa i Ricardo. Konstruktorka. A nawet teraz przegrywamy już z Toro Rosso i możemy nawet to przegrać z Red Bullem, jak się nie postaramy. Ale jeszcze puścimy sobie powtóreczki, a ja się napiję. Zajebiste ujęcie, wszystko widać jak na dłoni. Ta. No my się tak śmiejemy, a może operator, nie wiem. Strętwiała mu ręka czy coś. O, Karikson, no my akurat kończymy. Cztery wyścigi przejechaliśmy.
No przecież to jest, to są jakieś jaja. Inni też tak mają. Gówno w dupie, Araf wam tego nie pokaże, bo on robi edytowane materiały. On wam nie pokaże, kurde, Codemastersów w złym świetle. No nie, Prometeusz, nie dam rady. Not today. Ale będziemy oczywiście kontynuować season. Bo wygląda na... zapowiada się po prostu bardzo fajny season. Nie mogę się doczekać Austrii. Może w Austrii takim czystym tempem będziemy w stanie powalczyć może o podium. No tak nam troszeczkę los dopomógł. Szczęście dopisało. Dobrze, skasowane pachołek. Kiedy następny live? Jaki mamy w ogóle dziś dzień? Chce się... A, jest piątek 13. Piątek 13. Może w niedzielę? Spróbuję w niedzielę coś pojechać, może dam radę. Dobra, majstry. To kończymy na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i ja życzę wszystkim udanego wieczorku. Do usłyszenia na następnych strumykach. Trzymajcie się ciepło. Oby kolejne podia jeszcze nadjechały. Na razie jest nieźle. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Także trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć. Pa, pa. Narty!